Cześć, witajcie w firmie z keto poleceniami, keto nowościami. Dawno już tego nie było na kanale, a troszkę fajnych rzeczy udało mi się przetestować, także zapraszam Was na odcinek. Moi drodzy, linki do większości z tych produktów, o których będzie dzisiaj mowa, macie w opisie filmu. Jeżeli mam jakiś kod rabatowy, to też go tam umieściłam. Także zapraszam do opisu, jak skończymy. Natomiast zaczniemy sobie dzisiaj od takich keto produktów, które zaczynają się pojawiać w marketach, a już w sumie jakiś czas temu się zaczęły pojawiać i które możemy znaleźć w jakichś sieciówkach typu Biedronka, Lidl itd., itd. Akurat mam tutaj keto ketchup bez dodatku cukru firmy Roleski. I teraz, jeżeli chodzi o te produkty, to chcę Was trochę przestrzec, bo nie wszystkie z tych produktów rzeczywiście będą keto i też są to produkty, pamiętajcie, dość mocno przetworzone, więc wiadomo, że taki dodatek gdzieś tam do jedzenia to nie jest nic złego, bo jakby funkcje smakowe to ma jakieś tam dla nas i sprawia, że po prostu bardziej niektórym smakują dane danie, jak sobie dodadzą jakiś sos. Natomiast jakby no na dłuższą metę i w dużych ilościach to na pewno nie jest najlepsza opcja. Ale taki keto ketchup, akurat ten sycylijski, w składzie ma pomidory 245 g na 100 g ketchupu, więc całkiem nieźle, ocet jabłkowy 8%, sól himalajską, przyprawy i substancję słodzącą, którą jest sukraloza. Sukraloza to nie jest może najlepszy wybór słodzika na keto, ale jest to dozwolony keto słodzik i badania nie stwierdziły jakichś negatywnych skutków stosowania tej sukralozy, chociaż oczywiście wszystko w dużych ilościach no nie będzie najlepsze. Więc jest słodzik dopuszczalny na keto i teraz jakie niesie ze sobą ryzyko? Takie, że po pierwsze, tak jak większość słodzików, może pobudzać jakby nas do chęci słodkiego smaku, czyli ta chęć na słodkie, jeżeli będziemy stosować dużo słodzików, może z nami pozostać. Też niektóre badania pokazały, że niekoniecznie dobrze wpływa na sukraloza, na nasz mikrobiom, ale to w sumie nie tylko sukraloza, tylko wiele innych słodzików również. I sukraloza może podnosić poziom insuliny i glikemii u osób, które mają na przykład cukrzycę. Tak samo dzieje się z alkoholami cukrowymi i poliolami, czyli chociażby erytrolem czy ksylitolem. I w takim wypadku u takich osób no warto mieć to na uwadze i najbezpieczniejsze na pewno będzie stevia. Stevia raczej w takich keto marketowych produktach nie znajdziemy jej, ponieważ ona też jest najdroższa. Zresztą ksylitol i erytrol też to są takie lepsze, powiedzmy, słodziki, które też ciężko znaleźć. Natomiast o słodzikach Wam tutaj nie będę dokładnie mówić, bo rankich słodzików zrobiłam, jest na YouTubie taki film, więc do niego odsyłam, jeśli nie widzieliście. Natomiast ten ketchup akurat to jest całkiem niezły skład, ale też pamiętajmy, że jeżeli nawet będziemy mieć zwykły ketchup czy majonez, gdzie będzie cukier, ale sobie zjemy tego na przykład łyżeczkę, nie wiem, do jakichś tam jajek na miękko czy na twardo rano, to ta ilość też ma znaczenie. Jeżeli to nie jest nadużywanie właśnie danego produktu, to też nic się takiego nie stanie. Ale też jedna rzecz, o której Wam chcę powiedzieć, bo teraz dużo też się pojawiło jakiś ciastek, które jest napisane, że na przykład są bez cukru. I kilka osób już mnie pytało o tego typu produkty. Zawsze czytajcie skład, bo na przykład ja ostatnio widziałam ciastka, które są fit bez cukru, a na pierwszym miejscu była mąka pszenna. A mąka pszenna podnosi nam cukier tak samo bardzo jak cukier biały, więc to jest jakby totalnie bez sensu i na pewno już nie jest to keto. Także na to o tym pamiętajcie i po prostu czytajmy etykiety, bo fajnie, że wchodzą różne keto czy niskowęglowodanowe produkty do sklepów, natomiast no nie zawsze one będą dobrej jakości i po prostu warto to sobie sprawdzić. Jeżeli macie jakieś pytania co do właśnie takich produktów, macie może jakieś produkty, nie macie pewności, czy są dobre, to piszcie w komentarzu, a jeżeli macie jakieś właśnie sprawdzone, które znaleźliście w marketach, to też myślę, że chętnie na ten temat wszyscy poczytamy, także dajcie znać.
Dobra, lecimy dalej. Był już najbardziej przetworzony produkt na dziś, to teraz może najmniej przetworzony. Otóż, moi drodzy, jak mnie długo oglądacie, to wiecie, że ja uwielbiam awokado. I nieraz jest problem, żeby dobre awokado kupić, bo na przykład kupimy i już jest jakieś zgnite, zniszczone. To, co Wam mogę polecić, to jeżeli tutaj mamy ogonek, tutaj akurat już nie ma, to można go po prostu w sklepie sobie ściągnąć i zobaczyć do środka. Jeżeli pod ogonkiem jest pleśń, to znaczy, że awokado już się nie nadaje. Tutaj pod tym ogonkiem pleśni żadnej nie było. I to jest awokado, które od niedawna dostaniecie w eSuperfood, czyli możecie sobie online zamówić takie awokado, awokado Hass. Ono jest naprawdę w dobrej cenie. Ja już zamawiałam kilka razy i nigdy ani jedno nie przyszło mi jakieś zepsute czy zgnite, a zamawiam ich naprawdę więcej. Część po prostu wkładam do lodówki, dłużej sobie dojrzewa, a część sobie na parapecie czeka i prawie codziennie u mnie takie awokado się pojawia. Także jeżeli lubicie, a szukacie dobrego awokado, to zdecydowanie mogę Wam polecić właśnie to. Kolejny temat. Tutaj cała paleta różnych maseł i past orzechowych. Wiele osób korzysta z orzechów, czy właśnie maseł orzechowych jako takiej przekąski na keto, bo jest to dobry, fajny produkt. Natomiast nieraz w masłach orzechowych mamy masę różnych niepotrzebnych dodatków. A tutaj w tych nowościach, które również dostaniecie online, ze spichlerza zdrowia mamy bez żadnych dodatków masła. Czyli na przykład jeżeli mamy masło migdałowe, w składzie jest 100% migdałów. Oczywiście uważajcie, jak otwieracie te takie słoiki, bo wiadomo, to jest normalny proces, że tłuszcz, który jest, on się rozwarstwia i jest na wierzchu, więc trzeba sobie to później wymieszać. Natomiast jest to naprawdę bardzo jakby fajna opcja dla osób, które chcą takie masła orzechowe i możemy sobie właśnie urozmaicić i nie jeść tylko arachidów, które tutaj też są właśnie na przykład z mango, to jest jedyny chyba słoiczek, gdzie mamy dwa składniki, 90% orzechy arachidowe i 10% mango, a tak to po prostu czyste orzechy, masło migdałowe, mamy masło z orzechów makadamia, z orzechów laskowych, z orzechów pekan, z orzechów nawet brazylijskich, a także ze słonecznika i z pestek dyni. Cenowo też nie jest najgorzej, bo słonecznik i dynia wiadomo, że są ogólnie najtańsze. Kilkanaście złotych za taki słoiczek, 200 gramów zapłacimy, 20 parę złotych za pozostałe. No i oczywiście makadamia ogólnie jest super ekstra, zdrowa, keto, ale też jednym z droższych orzechów, więc to będzie kosztowało trochę więcej. Ale jest to naprawdę fajna opcja. I jeżeli już mówimy o orzechach, to jeszcze muszę Wam polecić chyba nowość. Keto ciastko, keto cookie. Mój ulubiony smak to peanut butter, czyli właśnie masło orzechowe z firmy Be Keto. Jest naprawdę smaczne, w składzie nie ma w ogóle nawet żadnych słodzików, ale ma naprawdę bardzo fajny smak. I to, co też jest dobre moim zdaniem, to jest to ciastko. Nie jest małe, bo to jakby to jedno ciastko to jest 50 gramów, 258 kilokalorii, ale kupujemy jedno ciastko, czyli małe, jakby nie ma ryzyka tego, że kupimy po prostu ciastka i zjemy całą paczkę, bo mamy jedno ciastko. Jeżeli byście chcieli spróbować, to też znajdziecie je w opisie filmu. A jak już jesteśmy przy firmie Be Keto, to nowy keto chleb, low carb, bezglutenowy, taki już gotowy. To jest dla osób, które naprawdę nie chcą, nie mają czasu, nie mogą, nie mają piekarnika, nie pieką chleba nawet z mieszanek. Wiadomo, że skład tutaj jest dłuższy niż takich zwykłych mieszanek, gdzie sobie dodajemy wodę, no bo to też ma datę ważności akurat tutaj do 1 czerwca, więc jest pakowane hermetycznie i musi trochę wytrzymać. No ale dla takich osób, które chcą właśnie gotowy chleb, myślę, że jest to fajna opcja i jest to też dość dobre źródło błonnika, bo w jednej kromce, która waży około 30 gramów, mamy aż 6 gramów błonnika, a u niektórych ta ilość błonnika na keto kuleje, a jest to ważny składnik, bo reguluje nam to perystaltykę jelit, wypróżnienie. Jeżeli tylko nie mamy jakichś poważnych problemów z jelitami, to naprawdę warto o ten błonnik dbać, nawet pod kątem sytości czy redukcji wagi, więc tutaj w takiej kromeczce możemy sobie ten błonnik uzupełnić.
I myślę, że tak płynnie przechodzimy do jeszcze jednej nowości z Biketo, to jest kawa Supreme Coffee. Kawa, która to mamy 100% arabikę, dodatkowo mamy dodatek MCT i adaptogenu ashwagandy. Bardzo ciekawa propozycja, jeżeli lubicie kawę już zmieloną, bo na przykład używacie aeropresu, french pressu, chemexu, jakkolwiek, to jest to fajna opcja, żeby po prostu sobie wypróbować. Na pewno kawa bardzo dobrej jakości. I też mamy drugą kawę, która też jest chyba nowością. Kawa ketogeniczna z firmy Ketoluf. I tutaj ona już jest taka kuloodporna, bardziej do, gotowa do właśnie na przykład zblendowania, zmiksowania i wypicia, bo mamy też arabikę, mamy miąższ kokosa i pełnotłustą śmietankę w proszku. Więc jeżeli na przykład chcecie, nie wiem, sobie w pracy szukacie czegoś, co tylko dodacie do wody i macie gotową kawę, czy w domu oczywiście też, to są takie dwie fajne opcje. I Ketoluf ma też opcję surowej czekolady bio z dodatkiem kokosa. W składzie mamy 60% peruwiańskich ziaren kakaowca i 40% kokosa. Bez dodatku cukru, z ziarna zmielone kryogenicznie. Co to znaczy? To znaczy, że one są zmielone w temperaturze minusowej, minus 80 stopni. I ta firma jest jedną z niewielu, jeżeli nie jedyną, która właśnie jest producentem i takie mielenie kryogeniczne ma. Jest to bardzo zdrowa opcja przygotowywania jedzenia, czy produktów, może tak, produkcji ich, ponieważ tak jak na przykład kakaowiec jest po prostu totalnym superfood, jest pełen antyoksydantów, wartości odżywczych, to jeżeli sięgniemy po czekoladę czy kakao, takie jakieś tam zamówione gdziekolwiek, to w większości przypadków albo dostajemy odtłuszczone kakao, więc tak naprawdę najwięcej tych wartości, na których nam zależy, jakby one są zabrane, plus jest zabrany tłuszcz, który właśnie jakby no, jest jednym z ważniejszych elementów na keto, albo jest to, nawet jeżeli nie jest odtłuszczone, to jest poddane obróbce w wysokich temperaturach, czyli te wartości odżywcze znowu są w dużej mierze utracone, a takie kryogeniczne przygotowywanie tych produktów sprawia, że rzeczywiście ten kakaowiec, który jest totalnym superfoodem, nadal w tym zmielonym, tej zmielonej surowej czekoladzie jest superfoodem i rzeczywiście pod kątem wartości odżywczych to jest mega sprawa. Jeżeli lubicie kakao, można sobie z tego na przykład przygotować jakieś takie, znowu, najlepiej na zimno, batony czekoladowe, także jest to fajna opcja. Oczywiście to nie jest słodkie, to jest mocno kakaowe, więc jeżeli ktoś chce na słodko, no to trzeba sobie jakiś słodzik dodać, ale naprawdę pod kątem zdrowotnym jest to fajna opcja i też jest dość duże opakowanie, bo 400 gramów, tutaj data ważności jeszcze pół roku, więc spokojnie można coś takiego sobie zastosować. I przechodzimy może teraz do czego? O, do makaronów. Pewnie słyszeliście o makaronach koniak i teraz są osoby, które je polubiły od razu, a są osoby, których nie polubiły. Jeżeli nie do końca spasował Ci smak makaronów koniak, to mam dla Ciebie dwie rady. Pierwsza, dobrze jest go zalać wrzątkiem i chwilę w tym wrzątku potrzymać. On wtedy ten taki specyficzny posmak traci. Ja tak zawsze robię. I druga opcja, spróbuj różnych marek. Ja zazwyczaj korzystam z firmy właśnie BioAsia albo z firmy Diet Food, i również Better Than Rice, to chyba, nie wiem czy nie, mój ulubiony. I bo każda z tych firm ma trochę inny smak tego makaronu koniak, więc jakby jeżeli zależy Ci na tym, to może się nie zniechęcaj, tylko po prostu popróbuj. I są też różne formy. Ja najczęściej używam właśnie spaghetti, ale mamy chociażby ryż, czy różne inne, jakby wiadomo, że smak będzie prawie ten sam, no ale na przykład do jakiejś keto-chińszczyzny można sobie taki ryż zapodać. I ten ryż również jest dostępny w makaronie, znaczy ryż z serca palmy. Kiedyś Wam już mówiłam o makaronie z serca palmy, a teraz mamy też ryż z serca palmy i to też jest fajna opcja do wypróbowania, do przetestowania. Smak tych serc palmy jest trochę inny niż koniaku, ale pamiętajmy, że znowu to jest rewelacyjne uzupełnienie naszej diety w błonnik, niskokaloryczne, bo tu prawie nie ma kalorii. No i pamiętajmy też, żeby też nie przedawkować tego błonnika, bo jak zjemy tego bardzo dużo, no to albo nas przyczyści, albo nas zatka, przytka, bo to może iść w jedną albo w drugą stronę. I pamiętajmy oczywiście o odpowiednim nawodnieniu, jeżeli takie większe ilości błonnika stosujemy. I na koniec, moi drodzy, rosoły. Firma Rosolowe. Mamy 4 rodzaje aż rosołów. Jest rybny, jest wołowy, jest drobiowy i jest warzywny.
zobaczcie, one są w szkle. I to jest fantastyczna sprawa. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jeżeli nie macie czasu przygotować sobie rosołu, to możecie sięgnąć po taki bulion. On nie tylko na keto, jest rewelacyjnym uzupełnieniem w różne mikroelementy. Także naprawdę śmiało polecam przetestowanie dla zapracowanych, zabieganych, nie lubiących gotować albo po prostu ceniących sobie bardzo, bardzo swój czas. Więc możecie testować. To są chyba już wszystkie keto nowości, które dla Was przygotowałam. Dajcie znać, czy macie jakieś swoje, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie i jak spróbujecie, to też chętnie się dowiem, co Wam najbardziej posmakowało. A ja dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!